Dzień dobry, mam na imię Jacek i zapraszam Was na mój kolejny odcinek Mój Makro Świat. Wreszcie przyszła wiosna, niestety jest bardzo spóźniona, prawie o 2-3 tygodnie, ale wreszcie się zrobiło ciepło i mogłem wyjść na zewnątrz, na pole, na dwór. Miejsce, które dzisiaj Was zabieram, to jest zalew w Zesławicach na obrzeżach Nowej Huty. Ma być makro, a zacznę od czegoś całkiem innego. Mianowicie parę dni temu, idąc, robiąc sobie taki mały spacer po tym zalewie, zobaczyłem parkę łabędzi, która wysiaduje już jajka w swoim gnieździe. Postanowiłem dzisiaj wrócić i zobaczyć, jak ta parka łabędzi się ma, jak jej idzie to wysiadywanie jaj w tym gnieździe. No i jestem. Właśnie spróbuję zrobić teraz kilka zdjęć, kilka ujęć filmowych. Na razie jest tak, że ta łabędź sobie śpi. No i zobaczę, czy się obudzi, czy choć na sekundę podniesie się z tego swojego gniazda. No zobaczymy. Co będzie w następnej części programu? Będę szukać wiosny. Zobaczymy, czy uda się coś znaleźć ciekawego do sfotografowania. Ale to w następnej części programu. Na razie, czołówka. Łabędź przed chwileczką wstał, poruszył się, pokręcił, sprawdził, czy ma jajka wszystkie i zasnął ponownie. Udało mi się zrobić kilka zdjęć i króciutki filmik. A teraz, no cóż, nie będę mu przeszkadzać, pójdę poszukać czegoś, co będę mógł sfotografować w innym miejscu. Pewnie słyszycie to samo co ja, ten wiosenny świergot ptaków. Jestem w tej chwili w lesie koło zalewu i próbuję znaleźć jakiś fajny temat do fotografowania. Oczywiście temat związany z makrofotografią. Ale co chwileczkę albo jakiś ptak mi przelatuje koło mnie, albo właśnie rozprasza mnie ten cały świergot. I nie wiem, czy dzisiaj nie poświęcę się fotografowaniu ptaków, a makro zostawię sobie na następną sesję. Słyszycie? Wspaniałe, prawda? Ja jeszcze pochodzę tutaj po tym lasku, może coś znajdę ciekawego, ale chyba pójdę nad zalew i będę dalej fotografować ptaki wodne. No i tak miało być makro, a cały czas nie mogę oderwać obiektywu i aparatu od ptaków, które tutaj latają, pływają. Cały czas je fotografuję i filmuję. Myślę, że będzie fajny materiał z tej mojej krótkiej wyprawy. I chyba zamiast zdjęć makro, to właśnie taki materiał Wam dzisiaj zaprezentuję. Taka wczesna wiosna jest naprawdę wspaniałym momentem, żeby wyjść z aparatem i porobić zdjęcia. Tym bardziej, że ta wiosna jest opóźniona przynajmniej o 2-3 tygodnie. I dopiero teraz, a teraz jest koniec kwietnia, to wszystko się zaczyna, przyroda zaczyna odżywać, zaczyna żyć. Zaczynają ptaki śpiewać i to słuchacie cały czas wokół mnie, kiedy fotografuję i filmuję. Szukałem wiosny, no i znalazłem ją. Wprawdzie dopiero teraz liście zaczynają puszczać pąki, zaczyna się zielenić cała przyroda, czyli jest bardzo wiosennie. Myślę, że za jakiś tydzień, kiedy temperatury już nie będą tak skakać jak w tej chwili, naprawdę będzie bardzo wiosennie i bardzo zielono. Myślę, że dopiero wtedy wrócę tutaj też na zalew w Zesławicach koło Nowej Huty i będę próbować zrobić już tylko i wyłącznie fotki makro. Bo tak patrzyłem się w tej chwili jeszcze po trawach, po drzewach i tych robaków jeszcze nie ma, a poza zieloną trawą, która się wreszcie zazieleniła, z kwiatkami i z innymi roślinami jest jeszcze kiepsko. No i co, i tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do obejrzenia kilku zdjęć i kilku ujęć filmowych, które zobaczycie na końcu tego materiału. I to tyle. Zapraszam Was na następny odcinek, w którym mam nadzieję, że ta wiosna już będzie naprawdę w pełni i będę miał co fotografować. Wracając z tej krótkiej sesji zdjęciowej, zrobiłem mimo wszystko kilka zdjęć. Liściom, które zaczynają się rozwijać, jakiemuś kwiatkowi, robakowi, który siedział na kawałku pniu. Czyli przyroda się już obudziła, tylko pokazuje się bardzo niemrawo, jeszcze nieśmiało w te chłodne dni.